pieska mówiła? Kurde. Wiedziałam. No tak. Oczywiście, że tak. Po co tyle but, jak nie ma żadnego psa, no? Dobry wieczór Państwu! Z tej z tej strony piesek Firwell i moje cztery buty. Gdzie jest moja czwarta buda? Tam stoi czwarta buda. Ja uciekam od ciebie. Jedna buda na każdy dzień tygodnia. Dobrysia, tak. Ja nie jestem do zamieszkania, ja tu mam gramy budą system obronny. Psa, którą znalazłam w sklepie. Ja gram psem, którego znalazłem w sklepie, który ma silniki, nie wiadomo po co. Tak, no i ogólnie pomyśleliśmy, że zaczniemy nie nagrywać... Nie podchodź tutaj. Że zaczniemy nagrywać jakieś śmieszne roboty, więc jak macie jakieś śmieszne roboty, to możecie pisać w komentarze. Tak, albo jak znacie, albo jak macie. Znacie, macie, to nie muszą być wasze roboty. Mogą być jakiekolwiek, ważne, żeby były śmiechowe. Proponuję przejmować wieliczkę, to tym robotem znać tą budą dla psa z daleka. Okej. Okay. Dlaczego? Ło! Urwali mi wszystko! Schrońcie mnie w swojej budzie! Ej, weźcie mnie no... Po co mi taka buda, w której nie mogę się schować? Powiedzcie mi, ja nie rozumiem. W ogóle nie mamy żadnej, wiesz... O, Marcin zdobył jakąś. Coś ci mi zrobiła. Cóż. Przepraszam, ale wyszłam. Nie mogę się ruszyć, pomoc. Ale ja cię leczę, ała. Mój robocik, którego znalazłem, bardzo słaby punkt w tym miejscu. I ma działkę, tak, która nie znalazła. Tak, ten robocik ma bardzo niski rankingu. Tak. Wróciło od nas chyba na jakiś większy. No? Umarłem. Atakuje mnie przez ja też. A ja mam dalej pierwszy level tak w ogóle. Ja i zabiłem kogoś. Dało się. Chodź, Bartek, jedziemy. Jedziemy. Patrz, jakie fajne debuty. Ja i zabiłem drugiego kogoś. A z tyłu ma buźkę. Tak, z tyłu ma buźkę. Ej, kupiło mnie trzej ludzie, nie mogą mnie zabić. Czekajcie, bo to ma snajperkę. O, zabili mnie. Snajperkę. Snajpery są najlepsze. To jest. Nie trafiłem. Kurczę, było blisko, ale ja... Pym. Chyba ja go celowałem. Tam coś leci. Hał. Trafiłem w tego kolesia na górze. Ja też. Wow. To jest skille. O, trafiłem jeszcze raz. Nie ruszaj się tak, nie spadaj tak szybko! No, dobra, jedziemy, dawaj. To ja może jednak, patrz, tam siedzi snajper, nie? Daleko. No, snajpera, puf! Schował się. O nie, nie mogę wskoczyć. Patrz, tu jakiś koleś, trzeba go leczyć. No zejdź ze mnie! W ogóle snajper, że jeszcze nie została przejęta. Buda nie może chodzić. O nie, tam coś idzie, uwaga! Uważajcie na to, co idzie. Ale do, szybko się przejmuje wiedzę. Nie. Ale z daleka trzeba. Ła, coś mnie bije. Nie wiem. Pieseł. Jak co to wy jesteście, pamiętajcie, musicie mnie chronić w sobie. Chociaż jesteście za mali, jak ja się mieszczę. Dlatego ja mam cztery budy, bo muszę w każdej po trochu się mieścić. Patrzcie, widzieliście, urwałam mu śmigiełko. Tak. W ogóle ja gram chyba trzeci raz w życiu snajperem. A to jest snajper? To czy wygracie? Tak. Ja drugi. Ła, ktoś mi sprzątnął kilo. Tak, bo na... Piesek jest niepocieszony, dajcie mi kostkę. Co wy robicie? Co tu się dzieje? Okej, okay, znaczy to... Dlatego jest was tak dużo, tak? Domki dla psów się... Myślałem, że domki dla psów się buduje, że one się nie mnożą. Ale jednak chyba się mnożą. Patrz. Nie ma sensu tam z nimi walczyć. Trzeba wieżę przejąć. Chodźcie za mną, moje budy. Wróciłaś się chyba. Nie, nie wywróciłam się, tylko patrzyłam do tyłu. Reaktor mam gnią. Tak, ja to reaktor. Ja idę na reaktor. Kiedyś ja też. Tam może, to jadę. No nie, i ty go przejmiesz, tak? Super. La, la, la. Ja mam czwarty level. Nie, piąty. A ja ósmy. Piesek Fardomin. Dobra, Marcin, jadę za tobą. Ale ty się uśmiechasz do mnie bardzo. Kurde. Może ja teraz najpierw to nie wiem. Mamy kłopoty. Bądźmy jednością. Ja nie mam jak cię uleczyć. Ale dobrze, że ten koleś nie korzysta z SMG-nego. Auć! Dobra, powalę mu podziałka trochę. Albo nie, powalę mu chłodzeniu, może w ten sposób się rozpadnie na pół. O i podejdę tuż pod niego, to nie możemy mnie strzelać. Ja też nie mogę w niego strzelać. W sumie on ma medykę i snajpera, także przegram zaraz. To już on podjedzie pod górkę. No cóż. To i teraz powinnaś dać ankietę. No jedź, tak. Bartek, chcę ci potrzymać. Dobra, chyba nie damy rady. Że co? Że Ojka powinna dać ankietę taką, jak Plaga kiedyś dawał? Nie, ankietę, czy robot podjedzie pod górę, czy nie podjedzie.
i potem zebrać wyniki. Tak wiesz, zrobić pauzę na chwilę w wideo, zrobić taką muzyczkę. I potem... Aha, nie będzie brać. Działam, działam. Okej, zrobisz, tak? Nie, nie słuchasz w ogóle. Też. Halo, Budo. Strzelaj w niego, strzelaj. Strzelam. Budo. No co, dlaczego to cię nie leczy? No, teraz. Nie wiem. Tego medyka mu strzelajcie, a nie w niego. A, bo to słaba lekarka jest. Dobra, w niego strzelam też. Tu jest taki medyk. Próbuję cię napompować. Patrzcie, pompuję Bartka. Patrzcie, widzicie to? A ja też cię pompuję. Ja też cię pompuję. Pompuję Bartka. Też pompuję. Jak to zabrzmiało? No, tak. Już mówiłem, te budy się nie budują, tylko one się jak balon? Mnożą. Tak, jak balon, jak budę. A ja balon. Tak, jestem balonem. Z balonem. Tam już na wieżę bije. Wieżę na bije? Tutaj ludzie wierzą, że, wiedzą, że na wieżę bić wieżę. Patrzcie, ja go trochę widzę. To jest dosyć zadziwiające, dobra. O lol. Tym się nie da kucnąć. No właśnie, nie da się. Całe szczęście, że nie nagrywam tego odcinka. Nawet ale na, czy na nie nagrywasz kanał. Na... A, patrzcie! Jejku, jak to się wolno rozwala reaktor? Nie wiem, nie to są te najgorsze. O nie, urwali mi, mam tylko głowę. Pomocy. Tak, tam leci do ciebie. Nagle ci do mnie! No to jest fajne, ten śmigłowiec taki mały. No nie wolno atakować budy dla psa, Marcie, pomóż! Nie zbędzie bezdomny. Mam masz Bartka. Ojej. Z tobą. Rzucam cię z mostu. Na dół. No dlaczego wszędzie cię leczy? Ja leczę dwie budki naraz. Ty nie umiesz jeździć prosto. Ja tyłem pojeżdżę. Ale jak będziesz jeździć tyłem, to nie dasz rady. No jak ty siedzisz na reaktorze? No. Tak, to Tomek siedzi na reaktorze. No, ja tam nie zdążyłem zrespić. Jeszcze jest respić. Oj, no! Mamy kłopoty. Wróciło mnie. Nie. Biegnę do was. Hał, 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 hał. Jak robią psy, jak biegną? To jest chyba pac, jeśli chodzi o granie. Czy psy robią pac-pac? Nie. Mogłam! Wyjścia to w ogóle nie słyszysz? Słyszę cię, co mówiłeś? Aha, no fajnie. Weź mnie odcisz już na tym TS-ie, bo... Bo ja cię mam przyciszonego. Ja wiem, ale to z dawien dawna i ty mnie nie słyszysz potem nigdy. A co mówiłeś? Nieważne. No jak to widziałeś, to że ważne. Nie, potem usłyszysz na nagraniu. Pies nie pamiętam. Ja się boję odsłuchiwać moje nagranie. Nie, na twoim i tak nie będzie słychać. Pytał się, kiedy mu zrobić dobrego jabłocznika. A dlaczego pytasz o tym teraz? Nie słuchaj Marcina. On nigdy nie mówi nic mądrego. Marcin, czyli chcesz, żeby ci zrobić ciasto? Tak. No, tak, bo wiesz, tam kobieta, kuchnia, nie i tak dalej, to takie poglądy. Ale to wiem, to standardowy Marcin. Tak, tak, standardowy Marcin na dziś. Jej, zabiłem kolesia, zanim zabiła mnie Tesla. Maciek, help, pojedź. Wyląduję, no jak help, jak ja jestem tutaj. Taki malutki i nie mam tylko głowy. Ojej. Już nie mam nawet głowy. Straciłem głowę! Ale dlaczego? Dla kogo straciłeś głowę? No ja już wiem dla kogo. Dla Robocrafta. Robocraft to nie osoba. Ale wczoraj jak przechodziłem koło płotu sąsiadki, zobaczyłem tam takiego małego Yorka w wersji kobiecej. I dla tego Yorka mój piesek stracił głowę. Jej. Patrzcie, buty dla psa wygrały. Tak. I pies. Tak. Polecamy tego robota. Bo pies. Patrzcie, jej pies najlepszy. Ja tam w ogóle gdzieś w oddali. Ja też. No bo my z Bartkiem żeśmy się trochę tam. Jest. No, zamotali. Ja na przykład żadnej pierwszej. Dobra, polecam pieska, a kupujcie pieska, piesek jest świetny. Tylko trzeba mu działka dodać. Tak, a my polecamy budkę. Nie no, jak ktoś umie grać na przykład snajperem, to budę jest naprawdę spoko. Uważajcie, tak. Aby nie tracić głowy. Tak szybko nie umiem, właśnie, tylko zaraz umarłam. Ale ty też już ciało nie widziałeś to. Znaczy, no, straciłem ciało, ale potem tracę ale głowę. Pies pięć razy umarł. Tak. 5 na 5, oczywiście. Nie, dostałem flagę Korei. Najlepszy dowód. O Boże. Jej, protonium. Wow. Ja mam ej, wyzdropiłem aeroflaka z tego.
Polecam pieska. Wykopał z ziemi aeroplaka. Dobry piesek, dostaniesz za to. Pięć przekąsek i pięć przekąsek w kształcie gwiazdki. Maciek, dużego czy małego aeroplaka? Dużego. No. Małego, gdzieś powiedział, że małego. Co? Dużego. Mam dla was... No jak to ja... Dobra, nic nie mówię. Co masz, Tomek? Następnego robota, jak wrzucić tam ten... Dobra, to poczekaj, to wy się porzekamy ładnie. Tak. To papa. To papa. Po wszystkim. To papa.